Nie lubię, żeby nie powiedzieć, nienawidzę imitacji. Nie lubię zastępstwa, zastępowania czegoś czymś innym. A niestety w przypadku Włocławka dzieje się tak z wieloma rzeczami. Już kilkadziesiąt lat temu stało się tak z pomnikiem. W ogóle pomnik w swoim znaczeniu ma wielką symbolikę, bo mówi o naszej przeszłości, historii, tożsamości, lokalnym społeczeństwie, które dzisiaj tworzymy my. Stąd z przyjemnością, mówiąc szczerze, i z wielką nadzieją popieram i chcę zaprosić was wszystkich do tego, żebyście również, podobnie jak ja, poparli pomysł pomnika, nowego pomnika na Placu Wolności. Mam nadzieję, że ten pomnik będzie takim fajnym symbolem Włocławka przyszłości, Włocławka nowoczesnego, Włocławka w znaczeniu aglomeracyjnym, zupełnie nowej społeczności, młodej społeczności Włocławka, dzięki której ja osobiście z wielką nadzieją i ciekawością patrzę w przyszłość. Tak więc zachęcam, popieram i podpisuję się wszystkimi możliwymi moimi rękoma pod pomysłem zmiany pomnika i budowy nowego pomnika na Placu Wolności we Włocławku. Fajnie, że dzieje się to przy okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie właśnie wspólnie stworzymy, jeżeli nie inny Włocławek, to przynajmniej nowy pomnik, który będzie symbolem początku Włocławka zupełnie innego, którego sobie wszyscy życzymy.